Już wkrótce Rada Miejska w Strzegomiu podejmie pracę w systemie informatycznym eSesja. Wprowadzenie aplikacji eSesja w gminie Strzegom prawie całkowicie wyeliminuje zużycie papieru i doskonale skomunikuje radnych. Na zakup sprzętu i oprogramowania gmina Strzegom przeznaczyła około 30 tysięcy złotych. Wyszczególniając, zakup systemu eSesja kosztował gminę 13 634 zł, tabletów 12 568 zł, a laptopa sterującego 3 444 zł, co daje w sumie kwotę 29 646 zł. 16 grudnia 2015 roku odbędzie się sesja w nowym systemie eSesja. Jest to elektroniczny system obsługi biura rady, ale także sesji Rady Miejskiej, który umożliwi nam odejście od wersji papierowej na rzecz wersji elektronicznej. To znaczy, że wszystkie materiały będą radnym przekazywane w formie elektronicznej i radny będzie miał dostęp do tych materiałów w każdym momencie, w którym zapragnie. Chcemy, aby w ciągu 4 lat ten system zwrócił się, ponieważ idziemy z duchem ekologii i dlatego rezygnujemy z wersji papierowej na rzecz wersji elektronicznej.